Ksiądz Dolindo, jak wielu mistyków i świętych Kościoła, miał taki dar lokucji wewnętrznej. Ze sprawą łaski, światła, ducha świętego spisywał słowa, które słyszał od Jezusa, od Matki Bożej. Słynne są e, imaginette tak zwane, czyli małe obrazeczki, które napisał na poczet procesu. Udało się zgromadzić ich ponad 20 tysięcy, a w domach córek duchowych e, na Apolu jest ich drugi tyle, jestem o tym przekonana. Mam jedną taką z nich tutaj, to jest oryginalna imaginetta napisana przez księdza Dolindo, Jezus do duszy. Wszystko zaczęło się w 1912 roku w jednym z małych kościółków w Neapolu. Ksiądz Dolindo głosił kazania. Najpierw jego słuchacze ograniczali się do grona około 10 osób, potem zaczęły napływać coraz większe tłumy. I pewnego razu, kiedy już kościół był wypełniony, ksiądz Dolindo pomyślał, czy mógłbym zostawić tym wszystkim ludziom coś specjalnego, jakąś drobną rzecz. Pomodlił się i przyszło mu do głowy, że będzie kupował takie właśnie małe obrazeczki z różnymi wizerunkami świętych czy Matki Bożej i będzie spisywał na, drugim, na odwrocie tych imaginette jakieś słowa. Najczęściej robił to przed Najświętszym Sakramentem, bardzo często po spowiedzi, po długiej modlitwie. I bywało tak, tak poddawał się jako narzędzie Jezusowi, że często kiedy pisał, zwracał się do Jezusa mówił, Panie Jezus. Czy ja jestem naprawdę oszalałem? Nie wiem, co piszę, bo na tych karteczkach, i imaginetkach były nie tylko głębokie przemyślenia, czy mistyczne jakieś myśli, czy teologiczne nawet rzeczy, ale bardzo konkretne wskazówki dla konkretnych osób. I ksiądz Dolindo zbierał te obrazeczki, czasem bardzo takie gruby plik, i po mszy świętej odmawiał taką krótką modlitwę. Mówi, Panie Jezus, proszę cię spraw, aby właściwy. Obrazek trafił do właściwej osoby i wyjmował, rozdawał ludziom przy wyjściu z kościoła. Bardzo często była taka historia, że jedna z kobiecin przepłaciła o omal zawałem, dlatego że okazało się, że na imaginecie były takie proste słowa: przygotuj się na długą i porządną spowiedź, bo niedługo Pan Bóg cię wezwie. Komuś innemu ksiądz Dolindo napisał, żeby darować dług osobie, która jest winna, tej osobie pieniądze. Więc było dużo konkretów, ale i było też dużo przepięknych słów. Ja bardzo się cieszę, to jest wielka moja radość, że mogę polskiemu czytelnikowi wreszcie tak upragnione imaginety. I przynajmniej po części podzielić się nimi. One od samego mojej początku, wędrówki z Księdzem Dolindo, dosłownie wpadają mi w ręce. Więc myślę, że Pan Bóg przeze mnie chce też przekazać nam wszystkim. One dla mnie y, są wielkim takim balsamem pokoju miłości. Przekładając je, ja robiłam to bazując na podstawie rękopisów Księdza Dolindo, podzielili się ze mną niektórzy synowie i córki duchowe Księdza Dolindo tym wielkim skarbem. Naprawdę mogę powiedzieć, że wylewał się na mnie wielki i potężny pokój. I ksiądz Dolindo wiele takich słów napisał. Ja chciałabym przeczytać dosłownie maleńki fragment słów Jezus do duszy. Ja stawiam tamę Twoim krokom. Ja prowadzę Twoje serce. Ja ochraniam Twoją duszę. Ufaj mi, zasypiaj we mnie. I znajduj pocieszenie w mojej miłości. Mam też takie osobiste doświadczenie z imaginetami. Pamiętam, to był mój drugi pobyt w Neapolu. Po kilku godzinach pobytów apostolato Stampa w archiwum księdza Dolindo otrzymałam smsa od znajomej z Polski. Proszę cię, czy mogłabyś takie dwa obrazeczki przywieźć dla dwóch moich znajomych kapłanów. Musiałam więc wrócić do apostolato Stampa. I był taki moment przedziwny. Nie potrafię tego dobrze wytłumaczyć i wyjaśnić, w każdym razie droga yy, obarczona była dosyć dużym bólem i cierpieniem, blokadą nóg, była ze mną przy tym osoba, która może o tym zaświadczyć i kiedy weszłyśmy do apostolata Stampa, przywitała nas jedna z siostr Franciszkanek, która zajmuje się spuścizną księdza Dolindo, spojrzała na mnie i mówi o co chodzi, Mówię, "Potrzebuję imaginety dla kapłanów, od razu pobiegła po klasery, poszłyśmy do pokoju, Odmówiłyśmy modlitwę, ojcze nasz. Ból natychmiast puścił. E, I wyjęłam dwa obrazeczki. I pomodliłyśmy się tak krótko, jak Ksiądz Dolindo zawsze mówił, Pan Jezus, spraw, żeby zostały wybrane właściwe. E, natychmiast je przetłumaczyłam i następnego dnia otrzymałam zwrotny SMS z Polski z tego samego adresu. Jeden z tych kapłanów bardzo długo płakał, bo poczuł, że te słowa były skierowane prosto do jego serca. Więc jest to przedziwne, w jaki sposób Jezus posługiwał się i posługuje się nadal tym ubogim kapłanem z Neapolu, żeby dotrzeć do naszych serc.